Jeśli w swoim samochodzie używasz zarówno Apple CarPlaya, jak i Android Auto, ale wymagają one w Twoim aucie użycia kabla, a w zasadzie Android jeden kabel, iPhone drugi kabel, albo przynajmniej inne końcówki, i chciałbyś się pozbyć tego problemu, to być może to małe urządzenie jest na to odpowiedzią. Zapraszam na test. I oczywiście cześć wszystkim, z tej strony Kamil. Witam w kolejnym odcinku z serii Auto Moto Gadżet. A co to znaczy to małe urządzonko, czy w zasadzie dzisiejszy gadżet? Oznacza to, że mam w rękach Carlinki T-Box Plus, czy jakoś tak to się nazywa. Cały opis i wszystko dostaniecie w opisie do tego filmu. A przechodząc do rzeczy. Tak na szybko, żebyście zobaczyli, co w ogóle tutaj mamy. Nie ma tego za dużo, ja też nie robię nigdy jakichś długich unboxingów, bo tego nie lubię. Urządzonko to główne i tak naprawdę w środku mamy dwa kable. USB-C do USB-C, jeśli mamy jakiś nowszy samochód, a nadal nie ma bezprzewodowego połączenia, i USB-A na USB-C. To dostajemy w zestawie. I to jest tak naprawdę tyle. Co robimy dalej? Podłączamy USB-C, bo tutaj mamy USB-C. Podłączamy do samochodu i to jest koniec. Musimy to oczywiście sparować, ale to w zasadzie dzieje się półautomatycznie, bo tylko przeklikujemy. Albo jeszcze inaczej, musimy najpierw sparować telefon z Android Auto w samochodzie, no ale to jest, myślę, oczywiste. Potem podłączamy to, przechodzimy procedurę parowania, podłączenia przez Bluetooth i tyle. Więc zaraz Wam to pokażę na Androidzie i na CarPlayu, jak to po prostu działa już w samochodzie. Ale zanim do tego przejdę, bo może to na końcu, to jeszcze kilka słów, bo często pojawiają się różne pytania. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, to nie zastępuje Androida w samochodzie. Pamiętajcie o tym, bo mimo tego, że ja to mówię, to zawsze pojawiają się takie pytania. Po drugie, często też pytacie, czy jak z dźwiękiem, na przykład z rozmowami telefonicznymi, czy ze słuchaniem muzyki, bo powiedzmy, że słuchamy Spotify'a przez telefon, no i wtedy on już nie jest połączony kablem. Ja różnicy, a jeździłem 4 samochodami z tym, nie zauważam praktycznie żadnej. Być może jakbyśmy mieli samochód za 500 000, gdzie jest genialne nagłośnienie, no to wtedy wyczujemy różnicę między Spotify'em, Tidalem, tu pewnie też, tylko tamten samochód będzie miał bezprzewodowy Android Auto czy Apple CarPlay'a, więc tego nie sprawdzę. W takich normalnych samochodach tej różnicy przy rozmowach, przy słuchaniu muzyki ja nie zauważam w ogóle. Kolejne pytanie, które się pojawia, czy jak wysiadam z samochodu, to trzeba to odczepiać, bo nie wiem, rozładowuje się akumulator. No nie trzeba, to się po prostu wyłącza, to nie działa razem z samochodem, więc podpinamy to do samochodu, gdzieś tam w schowku, czy gdzie macie USB, i o tym zapominamy. Też pojawiały się pytania, czy właśnie trzeba za każdym razem po wejściu do samochodu coś wybierać, że to ma być to połączenie. Nie, jak macie sparowany telefon z Android Auto, które było, że tak powiem, działało po kablu, to samochód wykrywa przez to urządzenie tak, jakbyście mieli, tak mówią ogólnie, tak jakbyście ten telefon podpięli. Więc wysiadamy, wsiadamy, telefon się łączy automatycznie, wysiadamy, znowu wsiadamy, znowu się to dzieje automatycznie. Przynajmniej tak powinno być i tak zawsze było w moich samochodach. Też pytanie, czy to działa z każdym autem. No i właśnie, nie. Nie jestem w stanie powiedzieć, z którym zadziała, z którym nie, bo to raczej wymaga praktyki. Powiem, gdzie u mnie nie zadziałało. Nie zadziałało w marce MG i nie zadziałało w Ssangyongu. Jest lista samochodów, z którym to urządzenie powinno być kompatybilne, ale ja jej też trochę nie wierzę, przy czym raczej w tę lepszą stronę. Pamiętam, że przy poprzednim CarPlayu była informacja, że na przykład chyba Mazda nie działa, a wszystkie Mazdy, które sprawdziłem, działały. Więc ja bym to traktował tak. I tak to kupujecie przez internet. To po pierwsze, więc możecie to zwrócić. Po drugie, chłopaki ze sklepu partstore.pl, który jest partnerem dzisiejszego odcinka, też nie robią żadnych problemów ze zwrotem, jeśli coś nie działa, więc po prostu tego się bać nie musicie. Były już takie sytuacje przy poprzednim urządzeniu, komuś coś nie działało, nie było żadnego problemu, więc to naprawdę polecam, kompletnie się tego nie boimy. Może też jeszcze rozszerzę. Zdarzało mi się wsiąść w samochód tej samej marki i na przykład poprzednie urządzenie w jednym działało, a w drugim nie. Więc to bywa różnie. To pewnie też zależy, bo mamy tutaj 3 zmienne. Samochód, urządzenie, bo też są różne, i telefon. Więc nie da się odpowiedzieć, mówię Wam szczerze, że każdemu to na pewno zadziała, ale w większości przypadków powinno, jak nie, to odsyłamy. No i to jest w zasadzie tyle, bo to jest tak naprawdę bardzo prosta rzecz. A teraz może przejdźmy, abyście sobie zobaczyli, jak to działa w praktyce. I ten jeszcze jeden bonusik, który jest dość nietypowy. No i zobaczcie, chociaż tutaj od razu ciekawostka, mamy napisane Apple CarPlay, ale w tej chwili sparowany mam Android Auto. Klikamy, pyk. Mamy Android Auto, działa to wszystko tak, jak po prostu w każdym samochodzie, który sparujemy z Android Auto. Mamy wszystkie dodatkowe funkcje, wszystkie aplikacje. To
to tak naprawdę łączy się bardzo szybko. Działa tak samo, jakbyśmy to wszystko sparowali, podłączając przez kabel. Nie będę w to wszystko wchodził, nie będę tłumaczył, jak działa samo Android Auto czy Apple CarPlay, ale chciałem Wam pokazać, żebyście zobaczyli, że to po prostu działa. I jeszcze jedna ciekawostka. I żeby pokazać Wam tę ciekawostkę, przesiadłem się w tej chwili w inny samochód, konkretnie w Cuprę, która Android Auto czy Apple CarPlay bezprzewodowe ma fabrycznie, że tak powiem, wbudowane. A co tak naprawdę odróżnia to dzisiejsze urządzenie od innych tego typu urządzeń, które jedynie sprawiają, że Android Auto czy Apple CarPlay stają się bezprzewodowe? Otóż to urządzenie może być używane zupełnie niezależnie od CarPlaya czy Android Auto, które macie wbudowane w samochodzie. To jest urządzenie samodzielne. Co to konkretnie znaczy? Ano mniej więcej tyle, że jeśli sparujecie to urządzenie z samochodem, podłączycie do tego internet, zaraz Wam pokażę parę możliwości, to będzie niezależnie od samochodu działała mapa. Będzie działał Spotify, ale będzie też na przykład działał YouTube. Już Wam to pokazuję. Zobaczcie, mamy mapę, klikam sobie YouTube, proszę bardzo. Auto, moto, vlog, pyk. Ostatni film z Dusterem. I mamy film. Może żeby to nie leciało, to zatrzymam. Dodam może od razu, bo ktoś może pytać, czy funkcja YouTube'a działa w trakcie jazdy. No i nie wiem, czy na szczęście, czy niestety, ale działa. Wspominam o tym, żebyście uważali, bo wiem, że pewnie 99 na 100 kierowców wie, żeby tego nie używać w trakcie jazdy, no ale wystarczy jeden, który nie będzie wiedział, więc nie używajmy tego w trakcie jazdy. Ale jeśli na przykład na kogoś ciągle czekacie, a ja na przykład ciągle na kogoś gdzieś czekam, wsiadam w samochodzie i mam tutaj YouTube'a. Oczywiście to nie jest sam YouTube. Zobaczcie, mamy sklep Play. Możemy się tutaj zalogować, ja się już zalogowałem. Możemy sobie pobierać aplikacje. Co chcecie, to tak naprawdę tutaj wyświetlicie. Działa to całkiem fajnie, działa to szybko. No i wiecie, że sklep Play tak naprawdę oferuje ogromne możliwości poprzez aplikacje, które są tam dostępne, więc to nie jest sam Apple CarPlay czy Android Auto, jeśli mówimy o tym urządzeniu. Teraz tak, skąd wziąć internet w tym urządzeniu, bo oczywiście jest to tutaj kluczowe, żeby wszystko działało. I mamy kilka opcji. Możemy skorzystać z hotspota, jeśli nasz samochód to oferuje. Możemy sobie połączyć Wi-Fi z naszym telefonem, czyli udostępnić po prostu sieć z telefonu, ale urządzenie też ma wbudowany slot na kartę SIM, więc możemy po prostu podłączyć kartę SIM do tego urządzenia, no internet mamy cały czas. Fajną rzeczą jest też to, że jeśli będziemy sobie ściągali dużo aplikacji i na przykład zabraknie nam miejsca, to mamy też slot na kartę SD i możemy sobie pamięć urządzenia w bardzo prosty sposób powiększyć. Dajcie znać, czy z takiego urządzenia korzystaliście, jakie są Wasze wrażenia, a jeśli nie korzystaliście, a chcielibyście zacząć, to mam dla Was kilka słów na temat partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim ponownie sklep partstore.pl, w którym oprócz wielu różnych akcesoriów kupicie także prezentowany dzisiaj adapter. Co więcej, dodając taki adapter do koszyka, wpisujemy kod AMV10, aktywujemy kod i dostajemy 10% rabatu. Dodam od razu, że kod działa też na inne akcesoria i jest ograniczony czasowo. Natomiast jeszcze raz polecam partstore.pl. I na koniec, jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego urządzenia, chcielibyście się czegoś więcej dowiedzieć, to piszcie, ja postaram się odpowiedzieć na każde pytanie. To jest coś naprawdę innego. To nie jest urządzenie, które jedynie oferuje bezprzewodową łączność Android Auto czy Apple CarPlay, bo tak jak pokazałem, to działa zupełnie niezależnie i oferuje tak naprawdę masę funkcji. Podejrzewam, że pewnie wielu takich potrzebnych czy przydatnych na co dzień jeszcze nawet nie odkryłem. Jeśli macie jakieś pomysły, to piszcie, ja postaram się na przykład sprawdzić, czy to działa i Wam odpowiem. Także czekam na Wasze opinie, komentarze i być może pytania. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!